Historia Mateusza Rutkowskiego to zagadka, której nie rozwikłałby inny Rutkowski. Detektyw. A jak? Balon, który w Polsce napompowano do granic możliwości. Ot, nieznany nikomu 18-letni chłopak z Podhala, wygrał indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów w norweskim Strynie. Z rekordem skoczni, ucierając nosa m.in. Kamilowi Stochowi czy Tomasowi Morgensternowi. Dzień później dołożył srebro w drużynie. Szok i niedowierzanie. Błysk, a potem alkohol, brak samodyscypliny i nieustanne przepychanki z Polskim Związkiem Narciarskim. Tak latał nasz mistrz świata, Mateusz Rutkowski. Piękny skok, proszę Państwa. Właśnie tego chciałem, marzyłem. I udało się. Brawo, Mateusz! Drzemał w nim ogromny potencjał, chwalił go sam Adam Małysz. Jako trzeci Polak w historii dołączył do elitarnego wówczas klubu 200-metrowców. Ba, miał nawet swoją góralską przyśpiewkę, która głosiła, że chłopok ze Skrzypnego, co by nie dał rody, hej, wortko nam przywiezie medal z olimpiady. Ale już po triumfie w Norwegii internet obiegło zdjęcie symbol, które wyrażało więcej niż 1000 słów. Lotnisko, medale, czerwone włosy, okulary. Niby nic, a jednak. Trudno wyzbyć się przypuszczenia graniczącego z pewnością, że Mateusz nie był gotowy mentalnie, by osiągać wielkie sukcesy. Jego natura była zarówno jego przekleństwem, jak i jego jakimś wielkim darem od Boga, że miał ten ogromny talent, ale miał też te swoje ogromne słabości. Aczkolwiek na koniec tego wszystkiego i tak jest człowiek, jest jego charakter, jest jego zaciąg albo tego zaciągu brak do pracy. I u Rutkowskiego ta wajcha zawsze była przesunięta w tę drugą stronę. I jeżeli chodzi o Rutkowskiego, to zawsze tam po jednej stronie był anioł, a po drugiej stronie był diabeł. Po sezonie skoczek postanowił uczcić udaną zimę z Marcinem Diabełkiem Bachledą i, co trudno sobie dziś wyobrazić, z Kamilem Stochem. Wracającą do domu z knajpy pijaną kawalerkę przyuważyła dyrektor szkoły, do której uczęszczał Mateusz. PZN surowo ukarał młodego skoczka, surowiej niż kolegów. Fajny, młody, wesoły góral po zakończeniu sezonu tak hucznie świętował w Zakopanem swoje sukcesy, że Polski Związek Narciarski zawiesił mu sportowe stypendium. Była pokuta i mocne postanowienie poprawy. Patrzę na ten złoty medal codziennie i tak se myślę, że człowiek w końcu poważnieje. Nie może zawsze być taki, jak kiedy ma 17 czy 18 lat. Dużo obietnic i mocnych słów, a wyciągniętych wniosków brak. Mateusz Rutkowski nie przykładał się do treningów. Był zdolny, ale leniwy. Po jednym z nieudanych skoków treningowych został zbesztany przez trenera Heinza Kupina. Wzruszył tylko ramionami i rzucił do dziennikarzy złośliwe: ale pierdoli, co? Chodzi o jego sposób życia i podejście do treningów. On się po prostu nie zachowuje profesjonalnie. Jeżeli pracujemy w grupie, to bardzo ważne jest, żeby wszyscy trenowali równo, rozumieli się, współpracowali. Na razie z Mateuszem to się nie udaje. Tymczasem, jeśli chcesz być na bieżąco i kręci cię sportowa rywalizacja ze szczyptą demoralizacji, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Nie zapomnij także o wciśnięciu dzwoneczka, który powiadomi cię o wszelkiego rodzaju nowościach. Dość tej autopromocji. Wróćmy do meritum. Mistrz z Podhala nie wylewał także za kołnierz. Pił głównie piwo, a nie myślał o trzymaniu rygorystycznej diety, więc szybko przytył 15 kilo. Sam mówił, że był, tu cytat, grubaskiem. Polski sen o sławie zakończył się w 2005 roku i to gwałtownym wybudzeniem. Mateusz Rutkowski został wyrzucony z kadry za jazdę na podwójnym gazie. Zatrzymany w centrum Zakopanego 19-letni wtedy skoczek wydmuchał 2 promile. W 2007 roku zakończył karierę sportową. Miał wówczas 21 lat. Ten Rutkowski zawsze wraca, bo tutaj tak naprawdę wszystko się zgadza. I zgadzał się talent, i zgadzała się bardzo medialna, bardzo popularna, najpopularniejsza zimą dyscyplina w kraju, zgadzała się popularność, ale też zgadzała się właśnie taka historia Ikara, który szybko dofrunął do tego słońca, ale równie szybko też spadł na ziemię i to bardzo boleśnie. Ostatniego wywiadu udzielił 7 lat temu. Powiedział, że stał się kozłem ofiarnym, a PZN rzucał mu kłody pod nogi, faworyzując innych skoczków. Mateusz Rutkowski jest także na ścieżce wojennej z dziennikarzami, którzy mieli aż nadto wyolbrzymiać słabość młodzieżowego mistrza do alkoholu. Czasem zdarzy mi się wypić piwo, ale wody nie piję. W ogóle. Piwo lubię. Po pracy. Jak chyba każdy.
Muszę też powiedzieć, że gdy skakałem, to też nie piłem wody. Było piwo i drinki, ale nie woda. Mateusz nie chce rozmawiać z żadnym dziennikarzem. Zraził się. Mówi, że tak go obsmarowali, że już nigdy z żadnym nie będzie rozmawiał. Poza tym pracuje fizycznie, układa kostkę brukową. Dziś obrażony na cały świat Mateusz Rutkowski odciął się od przeszłości i trenuje syna, 15-letniego Seweryna. Jest także bohaterem spekulacji wielu ekspertów amatorów. Za krótko. Największy zawód, największy zmarnowany talent w historii rodzimych skoków narciarskich, zwykło się mówić. Sięgając po metaforę klasyka, ideał sięgnął bruku. A właściwie to kostki brukowej.